nas to na dwa wygody, na bardzo wysokie. Thank you.
A pokazywa? Pani chce, ja pani pomogę. Ja to mogę założyć. Mogna z dwa. Mogna z rodzice wasi przynieśli was do kościoła i tutaj przyjęliście chrzest święty. Wówczas dobry Bóg uczynił was swoimi dziećmi i wezwał, abyście żyły w jedności z Jezusem. Wodą święconą, którą pokropię was, przypomnę wam chrzest święty i to, że jesteście dziećmi Bożymi. A Jezus niech na nowo wezwie was do zjednoczenia ze sobą. To zjednoczenie dokona się najpełniej, gdy po raz pierwszy przyjmiecie komunię świętą. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Wejrzyj łaskawy na te dzieci Twoje, które po raz pierwszy przyjmują chrzest Boga. Uczyń ich serca godnym mieszkania dla siebie i obdarz je żywą wiarą, nadzieją i gorącą miłością. Zgromadź, Panie, razem dzieci i ich rodziców przy Twoim świętym stole. Żyjesz i pilujesz na wieki wieku. Amen. Do się w opiekę.
Ostateczność Jego. Które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden.
i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcym językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Aramici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Fryki oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kretejczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszący w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto Słowo Boże. Niech stąpi Duch Twój i odnowi się mnie. Aby był z nami,
kilkunastu na pewno dni, drogie dzieci, słyszałyście w domach waszych o tym, jak przygotować się na tę dzisiejszą uroczystość. Słyszałyście, jak rozmawiali wasi rodzice, a być może, że i wy same brałyście udział w tych rozmowach. Kogo zaprosić na tę dzisiejszą uroczystość? Aby tylko nikogo nie ominąć. Potem rodzice martwili się, aby w domu było dla wszystkich gości miejsce. Martwili się potem, by wszyscy goście mieli coś do jedzenia. By nie było nikogo, kto by się czuł wśród waszych gości osamotniony, niepotrzebny. I dobrze się stało, że o tym rodzice pomyśleli wcześniej. Bo na pewno byłoby źle, gdyby ktoś z dzisiejszych waszych gości, których zaprosiliście, w waszych domach, mieszkaniach, czuł się osamotniony, nikt by się nim nie interesował, nie miał być usiąść, nie miał być coś zjeść. Na pewno nikt nie życzy sobie, aby to się przydarzyło dzisiaj w waszych domach. A jednak, drogie dzieci, chciałbym wam powiedzieć, że jest gość dzisiaj jednak najważniejszy i chciałbym, abyście wy o nim naprawdę nie zapomnieli. Bo przychodzi dzisiaj do was po raz pierwszy Jezus Chrystus. Ten gość najważniejszy, na którego przyjęcie się przygotowywaliście. Gość najważniejszy, a z drugiej strony jest to taki gość, który jest skromny, jest spokojny i się o nic nie upominać będzie. Gdyby się zdarzyło, że ktoś o nim zapomni, to on jak gdyby na to dziś nic nie odpowie. Ale nie najgorsze, aby właśnie ten gość, Jezus Chrystus, był przez was zapomniany. Gdy wyjdziecie z tej dzisiejszej waszej uroczystości tu, eucharystycznej, z naszego kościoła, do waszych domów, gdyby on został zapomniany. Dlatego warto się zastanowić nad tym, pomyśleć nad tym, co zrobiłem, co ja zrobiłem, abym o Jezusie nie zapomniał, abym o nim naprawdę nie zapomniał. Dlatego przypomnę może to, co już mówiłem przy różnych okazjach. Drodzy rodzice i wykochane dzieci, zapalcie w waszych dzisiaj domach na uroczystym obiedzie, na stołach waszych, zapalcie świecę dziecka. Te świece dzisiaj dzieci nie mają w kościele. Ale ta świeca niech będzie w domu waszym, na zaszczytnym miejscu. I niech ona się pali. Właśnie ta płonąca świeca będzie przypominała wszystkim i wam, drogie dzieci, i wszystkim waszym gościom. Kto jest tutaj najważniejszy? Kto jest najważniejszym gościem? Chociaż go nie widać, bo jest skromny, spokojny, cichy, ale on, Jezus Chrystus, światło świata. Niech ta świeca więc płonie w waszych domach, na stołach, kiedy spożywacie wasze posiłki. Dalej, przed posiłkiem niech się cała rodzina pomodli.
naprawdę niech się pomodli. Niech odmówi modlitwę przed i po jedzeniu. Niech to będzie taka uroczystość na wskroś rzeczywiście religijna, która powie wam, drogie dzieci, Jezus Chrystus jest najważniejszy. On jest najważniejszym gościem. On dziś do was przychodzi. Bo ci wszyscy goście, których dzisiaj macie na tej uroczystości, powiem wam szczerze, choćbyście ich prosili na kolanach, to ci goście prędzej czy później odjadą. Oni naprawdę odjadą i zostawią was samych w waszych domach. Oni odjadą, a Jezus chce zostać. On pragnie pozostać i zostanie. I naprawdę zostanie, jeśli będziecie go o to gorąco prosić. Jezu, zostań z nami. Zostań z nami na zawsze. Oby pozostał. Drodzy rodzice, na chrzcie świętym tego dziecka, które dzisiaj tu siedzi i za chwilę ma przyjąć Jezusa Eucharystycznego, na chrzcie świętym tego dziecka przyrzekaliście Bogu, że wychowacie to dziecko w wierze chrześcijańskiej. Obiecaliście temu dziecku przekazać wiarę. I myślę, że dzisiaj wy też przeżywacie radość, że to, co Bogu obiecaliście, że to w pewnym sensie wykonujecie i daj Boże, byście to dalej wykonywali. Że te dzieci, dlatego że wierzą, one przez przekazywanie tej wiary od was dzisiaj będą uczestniczyły w pełni w tej ofierze eucharystycznej. Tak jak wy. Tak jak wy. W pewnym sensie wasze dzieci dzisiaj stają się już jakimiś dorosłymi chrześcijanami. Tak jak wy. Dorosłymi chrześcijanami. One przedtem, kiedy była komunia święta, nie przychodzimy do stołu pańskiego razem z wami. Od dzisiaj będą mogły, tak jak wy, będą mogły przyjmować Jezusa Eucharystycznego. To jest już pewna dojrzałość chrześcijańska. Nie wiem, czy wszyscy wy, rodzice, możecie mieć tę radość i satysfakcję, że ten obowiązek spełniliście, że wasze dzieci dzisiaj rzeczywiście są dojrzami we wierze. Ale na pewno przeżywacie razem z nimi radość. I życzyłbym wam, aby dobry Bóg wynagrodził wam wasz trud, który wkładacie w wychowanie waszych dzieci. A wasze dzieci niech będą potem dla was nagrodą. Dobre dzieci, życzliwe, wdzięczne. Kiedy będziecie starsi, niech wam będą wdzięczne. Ale przypomnę wam jeszcze, że Pan Jezus powiedział: biada temu człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie na świat. Wiara temu człowiekowi, który daje zgorszenie. I tu moje ostrzeżenie do was starszych, dorosłych. Oby przez waszą gościnność dzisiejszą, oby przez wasze przyjęcie w domach waszych, mieszkaniach, w rodzinach, oby wasze dzieci nie zostały zgorszone. Nie daj Boże. Uszanujcie, o to bardzo proszę, uszanujcie dzisiaj wasze dziecko, jego niewinność, jego delikatność, jego świętość. Uszanujcie jego pamięć o dzisiejszej uroczystości, aby pamiętało ten dzień
z jak najlepszej strony. Uszanujcie wreszcie samego tego gościa, który jest najważniejszy. Uszanujcie Jezusa Chrystusa, który dziś do waszych serca, waszego dziecka zamieszka, przyjdzie. Niech on odczuje, że wy jako rodzice, cała rodzina, że tego Jezusa z radością przyjęliście. Amen. Znakiem naszej wiary jest wyznanie wiary. Dlatego powiemy dzisiaj, szczególnie dzieci, o to proszę, powiemy skład apostolski, swoje wyznanie wiary. Z tą wierzę w Boga, wstajemy wszyscy. Wierzę w Boga, Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty odsobanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Kończy się liturgia Słowa Bożego. Bóg do nas przemawia, a na zakończenie my pośmieramy się zwrócić do Boga swoimi własnymi prośbami. Dlatego proszę, żeby podchodzili do mikrofonu kolejno ojciec, matka, chłopiec, dziewczyna. Swoją matkę, proszę. Módlmy się za nasze dzieci, aby wzrastały w wierze i łasce u Boga i ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośbę za naszą rodzinę, za wszystkich wychowawców i duszpasterzy, aby zgodna współpraca gwarantowała chrześcijańskie wychowanie naszych dzieci.
przyjęty na tę brać, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Janem Pawłem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją w zmartwychwstanie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Marcinem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Drogi kochane dzieci, zbliża się Komunia Święta. Najlepszym przygotowaniem na przyjęcie Pana Jezusa jest modlitwa, której nauczył nas Pan Jezus. Słowa w tej modlitwie chleba naszego daj nam dzisiaj. Niech będą szczerą prośbą, aby ten chleb eucharystyczny Jezus naprawdę stał się waszym chlebem. Przez Chrystusa z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Jesteśmy dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Ojcze nasz, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Ojcze nasz. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie ze znak pokoju. Panie, 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 Panie
Oh.
słowa nie moje, tylko przez kogoś napisane. Dlatego po Komunii Świętej trzeba mówić z Jezusem swoimi własnymi słowami. Dziecięcymi, jeśli jesteśmy dziećmi, a dorośli językiem człowieka dorosłego. Każdy musi mieć świadomość w Komunii Świętej odpowiedzi na to pytanie. Ja mówię zawsze trzy pytania. Kto przyszedł? Każdy musi sobie to odpowiedzieć. Jeśli ja mam wiarę, to umie na to odpowiedzieć, że przyszedł Jezus, Syn Boży, mój Zbawiciel, który pragnie być mnie w niebie. Można więcej o Jezusie mówić. Wszystko, co o Nim wiemy, kim On jest, jak to się stało, że przyszedł na świat, co zrobił na świecie, co uczynił dla mnie, dla mojego zbawienia. Do kogo przyszedł? To drugie pytanie. Powiedz o sobie teraz Jezusowi. On do ciebie przyszedł. Kim ty jesteś? Kto ty jesteś? Jaki jesteś? Że jesteś człowiekiem, dzieckiem, dobrym czy złym? Jaki jesteś? Przedstaw się Panu Jezusowi. Szczerze, bez jakichkolwiek ogródek. Jestem grzesznikiem. I do mnie przyszedł Pan Jezus, Syn Boży. Trzecie pytanie, po co przyszedł? Po co przyszedłeś, Jezu? Po co stałeś się chlebem, aby być z nami w postaci chleba? I co ty chcesz? Tak jak ja się pytam gościa zawsze w domu, po co przyszedłeś? Co chcesz ode mnie? Jezu, co chcesz? Po co przyszedłeś? Chcę cię uświęcić. Chcę cię umocnić, byś umiał wykonać dobre postanowienia, jakie powziąłeś, by się poprawić. Bo sam jestem słaby, grzeszny, upadam. Z Jezusem dam sobie radę. Z Jezusem dotrę do nieba. W cichości serca teraz niech każdy sobie sam odpowie na te trzy pytania. Można teraz prosić Jezusa. Kapłan je wszystkie zbiera w jedną modlitwę i dlatego zanosi jedną modlitwę w imieniu nas wszystkich. Módlmy się. Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów. Zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a Boga w Eucharystii przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Drogie dzieci, na pewno przez całe życie będziecie pamiętały dzisiejszą mszę świętą. Właściwie zwykła, normalna msza święta. Może dobrze, by nie pokazać przez to, że Komunię Świętą dziecko przyjęło, to my już rodzice mamy obowiązek spełniony. Nieprawda. Msza święta, dziecko tylko wasze, drodzy rodzice, uroczyście ubrane, bo po raz pierwszy przyjmuje Komunię Świętą Jezusa Eucharystycznego. Ale to nie jest jeszcze koniec waszych obowiązków. Wasze obowiązki trwają i będą trwały.
Okaż mi wdzięczność za to, że przyszedł Jezus Komunii Świętej. My bardzo okażemy ją, jeśli będziemy przyjmować Chrystusa jak najczęściej. Na co zabrała z prośbą o błogosławieństwo w rodzinie. Czwartek o 18 za Franciszka Winieckiego, rodziców Winieckich, Praszanowski. Piątek o 8 za Bernarda Michnę o 18 za Edmunda Sobocińskiego. Sobotę o 18 za Mariana Antoniego Czaru, Mariana Jakuba Piastowski. Przyszło niedzielę o 8.30 za Tomasza i Apolonię Kosinder, siostrę Stefanię, braci Stanisława Jana i Adama. O 10 msza święta dziewczynna z okazji 15-lecia małżeństwa i o 11:30 za Franciszka Niklewskiego 6. rocznicę. Uroczysty dzień zawitał, dzień od dawna upragniony. Serca biją nam radośnie, jak świąteczne srebrne dzwony. Bo dziś Jezus nas zaprasza, siebie nam za pokarm daje. Boga gości, dusza nasza, niebem się na ziemi staje. Po raz pierwszy we mszy świętej pełni dziś uczestniczymy. I z Jezusem zmartwychwstałym jak najmocniej się łączymy. Przyrzekamy Ci, o Jezu, że będziemy jak najczęściej gościć Ciebie w naszych sercach po tej mszy. Chcemy Ci dziś powiedzieć, nasz kapłanie, żeśmy tak bardzo szczęśliwi, już jak my inni, nowi, bo mamy przecież w sobie samego Pana Jezusa, dlatego tak się raduje nasza dziecięca dusza. Drogi księże proboszczu, życzymy Ci zdrowia oraz wiele, byś jak najdłużej mógł mówić kazania w Kościele. Thank you.
Monika.